Dzień dobry, jest 23 marzec 2021 roku. Znajdujemy się na kolekcji odmian kujawsko-pomorskich Dni Pola w Grubnie. Jesteśmy na pierwszej ilustracji pozimowej. Właśnie dokonaliśmy oceny przezimowania pszenicy, rzepaku oraz pozostałych zbóż ozimych, a więc żyta, pszenżyta i jęczmienia ozimego, a także przewódek. Przewódek rzekta jarego. Jeśli chodzi o stan przezimowania wszystkich tych gatunków, to trzeba powiedzieć, że przezimowanie jest bardzo dobre, a więc te zjawiska pogodowe, jakie wystąpiły w tym roku, a była to, przypominam, normalna zima, zima ze śniegiem, było też trochę mrozu. W związku z tym stan plantacji, jaki określaliśmy w ostatniej ilustracji listopadowej, no, miał nam zapewnić dobre przezimowanie. No i okazało się, że się nie pomyliliśmy. Wszystkie rośliny przezimowały dobrze i bardzo dobrze. Innymi słowy, z punktu widzenia uszkodzeń mrozowych, czy tych uszkodzeń, które zimą występują, jak wypieranie, czy wysmalanie, praktycznie z tym się nie, czy wymarzanie, praktycznie się tutaj nie mamy tutaj tego typu uszkodzeń. Było na roślinach uszkodzenia, szczególnie na rzepaku, wywołane śmietką kapuścianą i pędrakami. To zapowiadaliśmy, że coś takiego jest i oceniliśmy także pod tym kątem. Okazało się, jeśli chodzi o pszenicę ozimą, tak jak tutaj widzimy, to jest cały blok pszenicy ozimej, 43 odmiany, wszystkie przezimowały bardzo dobrze, praktycznie żadna odmiana nie ucierpiała. Jedynie widoczne tutaj uszkodzenia są to uszkodzenia wynikające z nagryzania liści, masy zielonej, tych właśnie nadziemnej, przez sarny i zające. I tych uszkodzeń jest tutaj bardzo dużo. Tak się składa, że jak widać prawdopodobnie na filmie, tam mamy z tyłu ścianę lasu, to powoduje, że te zwierzęta tutaj mają dobre warunki do bytowania, także i warunki pokarmowe, i z tego skwapliwie korzystają. Jeśli chodzi o rzepak, przezimował również bardzo dobrze. Tak jak zapowiadaliśmy jesienią, problemem były to, że rzepak troszeczkę nierówno nam wschodził. I te rośliny starsze, dobrze zakorzenione, one były wcześniej atakowane przez szkodniki, głównie śmietkę kapuścianą i pędraki, tak? Głównie chrabąszcza majowego, dlatego że tutaj kolekcja rzepaku jest rozlokowana blisko trawników, czyli pasów trawy, zieleni, które nie podlegają, że tak powiem, są wieloletnie, dlatego tutaj tego typu szkodniki mają dobre warunki do rozwoju. Generalnie rzepak przezimował dobrze i bardzo dobrze, natomiast tutaj występują bardzo duże uszkodzenia przez zwierzynę łowną. W związku z tym, że zima była, troszeczkę śniegu było, trochę mrozu i w okolicy tutaj naszej kolekcji nie ma zbyt dużo rzepaku, w związku z tym niestety podlegał on większej presji ze strony zajęcy i saren. I tak też się stało. Jest sporo uszkodzeń, głównie zielonej części liści, uszkodzeń tego typu właśnie pozgryzane przez zwierzęta. Natomiast z doświadczeń, jakie mieliśmy już przez wiele lat, te uszkodzenia powodują, że owszem, wpływają na obniżkę plonu, natomiast generalnie plantacja wyda plon i to całkiem niezły. Mieliśmy już sytuację gdzieś około 10 lat temu, kiedy plantacje do zera nam została zjedzona przez sarny właśnie, ale wykazaliśmy się dużą cierpliwością, dodatkowo naweźliśmy troszkę więcej azotu i się okazało, że ta plantacja dała jeszcze 3,5 tony z hektara. A to świadczy o tym, że rzepak ma bardzo duże zdolności regeneracyjne. Tak się składa, że mamy tutaj na kolekcji za mną następny blok 23 odmiany rzepaku i jak się patrzy z daleka, to wydaje się, że on wymarzł, że jest zniszczony, a prawda jest zupełnie inna. Ten rzepak wygląda znacznie lepiej, korzenie nie są uszkodzone, jak tutaj widać będzie za chwilę na zbliżeniu. Korzenie były jesieni wykształcone, miały średnicę około od 1 do 1,5 do 2 nawet centymetrów, w związku z tym były dosyć dobrze wykształcone. Widać oznaki na korzeniach żerowania śmietki kapuścianej, a także gdzieniegdzie pędraków. Mimo to rzepak przezimował bardzo dobrze i rozeta
w środku tutaj serce tego rzepaku jest w dobrej kondycji. Widać wyraźnie, że ono przeżyło, jest zdrowe i tylko czeka na odpowiednie warunki pogodowe, czyli na odpowiednią temperaturę i żeby móc wystartować. Pozostałe liście zostały, jak widać, uszkodzone, albo zjedzone, albo uszkodzone właśnie przez mróz. One zazwyczaj, te liście pierwsze dolne, one zazwyczaj o tej porze roku właśnie nam we wszystkich plantacjach praktycznie zanikają, ulegają rozwcześniejszemu rozkładowi. Natomiast sama kondycja rzepaku rokuje na wydanie normalnego plonu. Jeśli chodzi o pozostałe gatunki, takie jak żyto, jęczmień ozimy czy pszenżyto, także przezimowały bardzo dobrze. Wypadły owszem pojedyncze rośliny, ale przezimowanie jest na poziomie jakichś 95-98% w zależności od odmiany. Natomiast wynika to bardziej z sytuacji, które, tak jak mówię, od uszkodzeń bądź to pędraków, bądź to śmiotki ozimówki, która też wystąpiła, tylko w niewielkiej ilości. Natomiast rozkrzewienie wszystkich przeszło już jesienią bardzo dobrze, tak jak tutaj żyto, tych rozkrzewień jest bardzo dużo, 6-7 rozkrzewień, w przypadku pszenicy mamy gdzieś koło 4 rozkrzewień, 4 do 5 nawet w niektórych przypadkach, także wygląda to wszystko bardzo, bardzo dobrze. Pszenżyto również w dobrym stanie, troszeczkę jak zwykle jęczmień ozimy, uszkodzenia liści są nieco większe jak to zawsze, natomiast nie będzie to miało większego wpływu na przezimowanie, na plon w przypadku jęczmienia ozimego. Generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni ze stanu plantacji. W tej chwili zostały one już zasilone zarówno azotem, jak i uzupełniające nawożenie fosforowo-potasowe było zastosowane na wszystkich blokach. Teraz przygotowujemy się już do siewu roślin jarych, szczególnie w pierwszej kolejności będziemy siać bubiki, grochy, łubiny, a następnie zboża, owiec, pszenicę, pszenżyto jare. Także i na końcu zasiejemy jęczmień. Po zasianiu zbóż będziemy wysiewać kukurydzę, ale to już na pewno po świętach, gdzieś na początku, w pierwszej dekadzie kwietnia postaramy się to zrobić. O ile oczywiście będą występowały warunki, jeśli nie, to gdzieś około połowy kwietnia. Przypominam, że można zapoznać się z kolekcją nie tylko naszą, ale przede wszystkim z kolekcją odmian krajowych Dni Pola w Minikowie. Tam jest potężniejsza kolekcja, większa kolekcja. Przypominam, że tam technologie ustalane są przez specjalistów i technologie należą do tych najlepszych. W związku z tym jest tam prezentacja, ma inny zupełnie charakter. Tutaj w przypadku Grubna prezentacje mają charakter kolekcji, gdzie technologie stosujemy, technologie gospodarstwa. To znaczy, że generalnie pokazujemy, jak się zachowują odmiany w warunkach jednolitej technologii. W przypadku prezentacji w Minikowie jest to technologia zaplanowana z góry, a więc tutaj mamy inny rodzaj prezentacji. Mało tego, w Minikowie jest możliwość podlewania. Natomiast w przypadku naszej kolekcji tutaj w Grubnie takiej możliwości nie ma. Warto też skorzystać z informacji zawartych na stronach naszego ośrodka, czyli przypominam www.kpodr.pl. Na tej stronie pojawia się platforma, nazywa się Krajowe Dni Pola. Jeżeli wejdziemy na Krajową Dni Pola, no tam mamy imprezę główną i imprezy towarzyszące. W momencie, kiedy wchodzimy na tą platformę, mamy jednocześnie, pokazują nam się nasze kolekcje. W przypadku, gdy oglądamy kolekcję Minikowa, w tym momencie pojawia nam się mapa interaktywna. Możemy zobaczyć, jak wyglądały te odmiany już jesienią, a teraz będziemy sukcesywnie wykonywać zdjęcia i pokazywać Państwu, jak one się te rośliny rozwijają, aż do praktycznie zbiorów. Dziękuję.